sumę nagród 2500 zł, więc konie troszeczkę słabsze. Jedynką Azar, to jest koń hodowli krajowej. Pietrynuje go Małgorzata Filipczuk, siodle Wolotkowi z Bekulu. Azar w zeszłym sezonie biegał przyzwoicie, ale nie wygrał wyniku. W tym sezonie też najlepsze dwa miejsca, kiedy zajął się czwarte. W międzyczasie zmienił też trenera, obecnie Małgorzata Filipczuk trenuje tego konia. Spojrzał Hermes, to najbardziej doświadczony wyścigowiec w tym towarzystwie, wypodobany przez Krzysztofa Zimieńskiego. Koń wygrał 3 wyścigi w swojej karierze, najlepiej spisywał się jako kreator, to było troszeczkę gorzej, ale jest to koń biegający na przyzwoitym poziomie. W siodle kandydat dżokejski Renan Wójcik, waga 61 kg. A to jest Izandę Karer, już 13-letni koń. No, przesadziłem z tym Hermesem, Izan jest rzeczywiście tutaj najbardziej doświadczony. To jest koń, który... Z czwórką Sakiewka w klacz hodowli krajowej, trener Maciej Janikowski, w siodle jockey Szczepan Mazur. Sakiewka w zeszłym roku biegała przyzwoicie, wygrała gonitwę. Ładna klacz, proporcjonalnie zbudowana w tym sezonie. Zaczęła słabo, ale ostatnio jakby i forma wzrosła, bo zajęła czwarte miejsce w gości. I z piątką Astral Kalenijak, to klacz hodowli francuskiej, trenowana przez Krzysztofa Zielińskiego, trener w siodle jockey Martin Fernet. Astral wygrała w zeszłym roku dwa wyścigi, ona w ogóle zaczęła biegać jako klacz czteroletnie, spisywała się przyzwoicie, jest bardzo szybka. I jeszcze Ardoka de Gulzul, klacz hodowli francuskiej, trenowana przez Kondorie Hajzu, w siodle kandydat jockeyski Dastan Sabat-Pekow. Klacz poniesie wagę 59 kg, wygrała jedną gonitwę w zeszłym roku, w tym na razie bez sukcesu, dwa razy była piąta, ale trzeba dodać, że ona biegała w dość mocnych stanach. Pewnie dystans. Za chwilę zobaczymy te wszystkie konie na forkentrze. Ale za pitara tymi nogami. On nie pod... On kursa nie pójdzie. On nie zakuruje. Nowa jedna, że... Nowa jedna! Gracias.